Zapraszamy do oglądania programu Miasto Żyje, w którym m.in. o trwających i zakończonych inwestycjach oraz o Płocku na srebrnym ekranie. W Płocku powstają nowe schody prowadzące na Skarpę. Trwa już budowa betonowych stopni w okolicy pomnika Bolesława Krzywoustego poniżej nowych alejek. Powstał niewielki taras, z którego będzie można przejść aż do schodów znajdujących się na wysokości ulicy Okrzei. Budowa ma kosztować około 90 tysięcy złotych, a prace potrwają maksymalnie do końca lipca. Już wkrótce rozpocznie się także budowa schodów znajdujących się w pobliżu Starego Mostu, prowadzących w okolice ZOO. Te istniejące są w bardzo złym stanie technicznym i od dawna nie nadają się do użytku. Teraz w miejscu starych powstaną zupełnie nowe schody. To kosztowna inwestycja, ale miasto pozyskało pieniądze z tzw. funduszu osuwiskowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało nam 1 100 000 zł. Nowe schody zostaną zbudowane na palach i będą stanowiły wzmocnienie Skarpy. Na Radziwiu powstało kolejne miejsce do rekreacji. Nowy plac zabaw i siłownia pod chmurką zlokalizowane są przy ulicy Krakówka, obok kościoła pod wezwaniem świętego Benedykta. W uroczystym otwarciu wzięło udział wielu mieszkańców. Prezydent Andrzej Nowakowski podkreślał starania o powstanie tego obiektu ze strony Rady Osiedla. Na placu zabaw znalazły się m.in. bujaki na sprężynie, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa oraz tzw. huśtawka gniazdo i pajęczyna. Specjalna nawierzchnia zapewnia maluchom bezpieczeństwo w razie upadku. Siłownia pod chmurką składa się z urządzeń typu wioślarz, narciarz biegowy i biegacz. Inwestycja kosztowała Urząd Miasta ponad 430 tysięcy złotych. W Płocku odbyła się prapremiera wchodzącego wkrótce na ekrany kin filmu Kochaj. To właśnie w naszym mieście była kręcona część zdjęć. Na kilka godzin przed pokazem aktorki spotkały się z fanami na Starym Rynku. Olga Bołądź, Małgorzata Korzuchowska i Magdalena Lamparska chętnie rozdawały autografy i pozowały do zdjęć. Wieczorną galę zorganizowano w kinie Przedwiośnie. Poza gwiazdami udział w wydarzeniu wzięli także producent filmu Paweł Pluciński i reżyserka Marta Plucińska. Obydwoje podkreślali, że najpiękniejsze ujęcia do filmu powstały właśnie w Płocku. Wisła Płock awansowała do Ekstraklasy. Zapraszamy na migawki z meczu z Zawiszą Bydgoszcz, który przyniósł naszej drużynie efektowne zwycięstwo 5-0. Przypominamy także wielką fetę na Starym Rynku. Piłkarzom i całemu zespołowi gratulujemy. Dziękujemy! 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 Wisła! 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 Wisła!
nim wyjeździe byliście. Wspieraliście nas. I to dzięki wam. I dzięki nim. Dziś jesteśmy w Ekstraklasie.